Halo, halo, dzień dobry, dobry wieczór. Z tej strony Magda Zup w kolejnym odcinku mojego podcastu Jak ugryźć danie. Muszę Wam się przyznać, że ostatnio było mnie tu trochę mniej, jednak już do Was wracam z nowym odcinkiem i muszę przyznać, że poruszam w nim bardzo ciekawe sprawy i bardzo ważne sprawy, które dotyczą albo może powinny dotyczyć wszystkich pracowników w Danii. Chodzi oczywiście o związki zawodowe. Dzisiaj moim i Waszym gościem jest Marek Rębacz, który od wielu, wielu lat pracuje w największych związkach zawodowych w Danii, które się nazywają 3F. Postanowiłam zaprosić do siebie Marka i przepytać go trochę z kwestii związanych ze związkami zawodowymi, a wszystko przede wszystkim po to, by przybliżyć Wam tę kwestię, abyście sami mogli zdecydować, czy warto zapisać się do związków zawodowych, czy warto korzystać z ich pomocy, czy jest ona Wam potrzebna. I postarałam się zebrać takie pytania, które najczęściej się pojawiają i które do tej pory nie do końca zostały wyjaśnione. Bardzo ważnym dla mnie jest, żeby te kwestie wyjaśniały osoby, które są profesjonalnie przygotowane i które mają szerokie doświadczenie. I Marek właśnie jest taką osobą. Przyznaję, że cała rozmowa trwała długo i aby Was nie znudzić, postanowiliśmy podzielić ją na dwa odcinki. Także dzisiaj zapraszam Was do przesłuchania pierwszego odcinka z serii o związkach zawodowych. Kolejny odcinek już za tydzień, oczywiście w niedzielę rano. Zapraszam Was do słuchania, także usiądźcie wygodnie i zapraszam do posłuchania wywiadu z Markiem Rębaczem. Cześć Marku. Cześć Magdo. Bardzo dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie do mojego podcastu Jak ugryźć danie. Cała przyjemność po mojej stronie. Chciałabym dzisiaj z Tobą omówić temat związany ze związkami zawodowymi, w których pracujesz. Czyli to są związki zawodowe 3F, 3F, tak bardzo powszechne w Danii, największe związki zawodowe. I chciałabym, abyśmy naświetlili, na czym polegają związki zawodowe, jak się poruszać w tym temacie, aby nasi rodacy i w Danii, i w Polsce, którzy może planują przyjazd do Danii, aby wiedzieli, jak można uzyskać u Was pomoc? Jak to wszystko wygląda w praktyce? Magdo, jeśli, drodzy Państwo, jeśli mogę zacząć od struktury duńskiego rynku pracy, ponieważ ten rynek różni się w bardzo poważnym stopniu od polskiego rynku pracy. Ogólnie, szczerze mówiąc, nie wiem dokładnie, jak wygląda polski rynek pracy. Wiem jednak, że jest on uporządkowany prawnie. Każdy element tego rynku pracy ma swój odpowiednik w przepisach prawnych. Zupełnie inaczej wygląda sprawa w Danii. A to ciekawe, czyli z tego wynika, że nie są regulacje prawne takie oczywiste w Danii? Pracownicy powinni sami dopasowywać rynek pracy do swoich potrzeb. Są pojedyncze elementy, takie jak na przykład ferie, jak sprawa chorobowego, jak sprawa urlopów macierzyńskich na przykład, które są regulowane przepisami prawnymi. Cała pozostała część rynku pracy jest regulowana na zasadzie porozumień między związkami zawodowymi, takimi jak 3F, i zrzeszeniem pracodawców. Mówi się w Danii, że odbywa się to na drodze
negocjacji trójstronnych. Powiedziałam o dwóch stronach. Właśnie. Trzecią stroną jest rząd duński. Przy czym założenie jest takie, że rząd nie miesza się w te sprawy. Chyba, że zajdzie ostateczna konieczność. Jeśli te dwie główne strony nie są w stanie się dogadać, nie mogą dojść do porozumienia, wtedy wkracza rząd i zaczyna ustalać prawa. Są to na ogół krótkotrwałe, doraźne przepisy dotyczące tej konkretnej sytuacji. Czyli w takim momencie związki muszą wystąpić do rządu o ustalenie takiego prawa, czy jak to się odbywa? Obie strony występują. Aha. Może nawet inaczej. Rząd sam widzi, że negocjacje nie wychodzą, że do niczego nie prowadzą i wtedy niegrzecznie się wtrąca w sprawę i mówi, nie możecie się dogadać, to my wam pomożemy. W ten sposób. No tak. To bardzo ciekawe. Prawda? To są takie całkiem inne uregulowania, no jak właśnie mamy w Polsce. W Polsce musimy mieć czarno na białym i uregulowane prawnie. Tak. A tu jednak trochę inna tak. sytuacja. Dlatego też rzecz, z której dumni są Duńczycy, nazywają to duńskim modelem rynku pracy. I muszę powiedzieć tobie, Magdo, i państwu, że jest to bardzo popularne rozwiązanie w wielu krajach na świecie. Wiele krajów zazdrości nam takiego modelu. Niestety nie mogą tego wprowadzić u siebie, ponieważ zrzeszenia pracodawców są tak silne, że starają się ograniczyć wpływ związków na ich sytuację, jeśli chodzi o zatrudnienie. No tak, bo powiedzmy sobie szczerze, że związki to jest taka broń w ręku pracowników przeciwko pracodawcom, prawda? Możemy to tak nazwać. Tak. Zanim do tego dojdziemy, chciałem jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy, mianowicie jak wyglądają uprawnienia związków. Umowa, która została zawarta niemal 100 lat temu, mówi, że oczywiście wszyscy pracownicy mają prawo do zrzeszania się, wszyscy pracownicy mają wpływ na działalność związków. Jedno jest zastrzeżenie. Nie ma możliwości strajkowania w Danii. Strajk jest nielegalny. Każdy strajk jest nielegalny? Każdy strajk jest nielegalny. Ale jest wyjście z tej sytuacji. Ponieważ jeśli dochodzi do strajku, pracownicy dopuszczający się przestępstwa wobec tej umowy są obciążani mandatami. Związek zawodowy refunduje pracownikom utratę zarobków za okres strajku. Oczywista sprawa, ludzie, którzy nie są zrzeszeni w związkach, nie dostają takiej rekompensaty. W każdym razie tak mniej więcej wygląda struktura duńskiego rynku pracy. Na ten temat można pisać książki, ja nie będę, bo już inni napisali, ale jest temat bardzo obszerny. To jest ogólny bardzo zarys. I nowy dla nas Polaków, którzy przyjeżdżają tutaj do Danii jako całkowicie zieloni i chcieliby poznać tą Danię od podszewki i nie wiedzą, gdzie się skierować tak naprawdę. Więc może opowiedzmy, co to w ogóle są te związki zawodowe. Związki zawodowe są organizacją pracowników. Podkreślam tutaj, to nie jest instytucja. To jest organizacja bazująca na członkach. Ja spróbuję podać taki przykład. Niektórzy ze słuchaczy znają to, bo ja to dość często powtarzam. Związki zawodowe można porównać do klubu badmintonowego. Chcesz pograć w badmintona, masz kilka możliwości. Możesz sobie wyjść do ogródka, prawda, popykać z dzieckiem, wiadomo, dla rozrywki, bez żadnych efektów. Jeśli chcesz być dobra w badmintonie, jeśli chcesz coś osiągnąć, zapisujesz się do klubu badmintonowego, w którym znów, żeby osiągnąć cokolwiek,
musisz się ty napracować. Musisz ty wiedzieć, do jakiego poziomu chcesz dojść. Wiadomo, klub badmintonowy wymaga od ciebie kontyngentu. Składki. Musisz zapłacić za członkostwo w tym klubie. Wiesz doskonale, że księgowa klubu nie wyjdzie, nie pogra za ciebie na korcie, bo tobie to nic nie da. Ona może sobie grać w wolnym czasie, ale nie daje to tobie żadnych korzyści. Jeśli chcesz nauczyć się grać w badmintona, musisz wyjść, pobiegać trochę, trochę się zmęczyć. Na tym to polega. Jeśli chcesz osiągnąć jakieś konkretne sukcesy, twój klub udostępni ci trenera, pomoże ci w starcie w lokalnych zawodach, obojętne, miejskich, powiatowych, czy jak gminnych, jak u nas. Jeśli będziesz bardzo dobra, zajdziesz wyżej. Identycznie działają związki. Związki mają dużą liczbę pracowników w Danii. Są 63 oddziały związków i ci ludzie są po to, żeby ci pomóc, żeby ci udostępnić te narzędzia, które związki mają. Ale praca należy do ciebie. A właśnie, jakbyśmy teraz przełożyli tą metaforę na rzeczywistość, jak to wygląda w praktyce, bo jako członek w związkach mamy prawa i obowiązki, ale i związki wobec nas również mają prawa i obowiązki. Możesz trochę o tym powiedzieć? Jedynym obowiązkiem członków jest płacenie kontyngentu. I to jest wszystko. Obowiązkiem związków jest udostępnić wszelkie narzędzia, jakie oni mają. To jest umiejętność negocjacji, to jest znajomość przepisów prawnych, to jest znajomość dokładnej treści porozumień, na których opiera się praca, współpraca związków z pracodawcami. Obowiązkiem, może nie obowiązkiem, prawem robotników, powiedzmy, czy pracowników na rynku pracy jest zgłaszanie związkom problemów, z jakimi się spotykają. Oczywista sprawa, jeśli nikt nie pojawi się w związkach, nie przedstawi problemu w miejscu pracy, związki nie pomogą, bo nie wiedzą, w czym pomóc. Natomiast jeśli się przychodzi do związków, to już kolejny temat. Pierwszy warunek, żeby związki zajęły się sprawą, to liczba członków w miejscu pracy. To jest niesłychanie istotne. Załóżmy, że jest firma, dla ułatwienia sobie sprawy, powiedzmy, zatrudniająca 100 pracowników. Jeśli przyjdzie do związków 5 pracowników ze 100-osobowej ekipy, pracownik związków, specjalista od negocjacji, ma bardzo małe pole do popisu, ponieważ pracodawca mówi, przychodzisz do mnie, reprezentujesz 5 ludzi. Wiesz co, bierz te 5 osób, proszę, tam jest brama. Żegnamy się. Sprawa zostaje niezałatwiona. Jeśli przychodzi pracownik związków i mówi, reprezentuje 75 osób z twojej ekipy, to wtedy właściciel czy dyrektor zakładu nie wyprosi wszystkich, bo zostaje bez pracowników. I to komplikuje mu bardzo poważną sprawę. Są firmy oczywiście, gdzie nie trzeba mieć żadnych kwalifikacji, wtedy kontakt z Job Center, który przysyła tylu bezrobotnych, ile firma chce. Ale tam, gdzie są wymagane minimalne znajomości zawodu, przyuczenie w najlepszym wypadku wymaga 3-5 dni. Straty dla przedsiębiorstwa są kolosalne i tu leży największa siła pracowników. Już nie mówię związków, ale pracowników. Tak jak wszędzie, chyba nie wiem, podstawowy warunek, trzeba się trzymać kupy. Razem. Trzeba stać razem, bo tylko w ten sposób można cokolwiek wywalczyć. Czyli tak podsumowując,
Jeśli przyjdzie grupa pracowników i jest to większość w danym miejscu pracy, wtedy związki zawodowe mogą zacząć działać. Tak. A co się dzieje, jeżeli przychodzi jedna osoba, która ma jakiś problem i chce, aby związki pomogły tej osobie go rozwiązać? Czy taka osoba ma szansę w ogóle, aby jej sprawa była pozytywnie rozpatrzona? Oczywista sprawa i to jest nagminny przypadek. To się zdarza regularnie. Człowiek, powiedzmy, dostaje za małą wypłatę. Mówiąc tak, bardzo konkretnie. Pracownik związków przegląda jego papiery, odcinki wypłat, kontrakt przede wszystkim i sprawdza, czy rzeczywiście, bo często jest tak, że my Polacy nie znamy swojego odcinka wypłaty. Nam się wydaje, że dostaliśmy absolutnie za mało pieniędzy, ale po przejrzeniu przez fachowca okazuje się, jest wszystko okej, wszystko się zgadza. Często taki człowiek wychodzi bardzo rozczarowany, bo a przecież miałem miesiąc temu więcej. No tak, ale tam nie miałeś wtedy chorobowego na przykład. Czy, nie wiem, jakakolwiek inna sprawa, miałeś więcej godzin. Wiesz, to jest w ogóle problem i tutaj chciałbym wyczulić naszych kolegów na jeden temat. Zdecydowana większość ludzi nie zagląda do odcinka wypłaty. Albo patrzą tylko na kwotę do dyspozycji, czyli tak, przelaną na konto, tak. Albo wręcz prosto do banku patrzą, ile weszło. Nie mając zielonego pojęcia, co oznaczają wszystkie pozycje na odcinku wypłaty. A tam są cały czas dla nas ogromne tajemnice. Nie jest to trudne, ale jak się nie zna przede wszystkim języka, temat jest nie do rozszyfrowania. Chciałbym tutaj poradzić kolegom, jeśli mają jakiekolwiek wątpliwości, wycieczka do związków. Tam siedzi fachowiec, który bierze odcinek wypłaty, wyjaśnia punkt po punkcie, jednocześnie oceniając, czy wszystko się zgadza. Jasne. Czy osoba, która nie jest w związkach zawodowych członkiem, czy może przyjść do związków i poprosić o taką pomoc, czy o taką konsultację? Czy to jest dostępne tylko dla osób, które płacą składki, czyli ten kontyngent, o którym wspominałeś? Zawsze można sprawdzić odcinek wypłaty. Pracownik związków przejrzy ten odcinek bez względu na to, czy jesteś członkiem, czy nie. Jeśli jednak dojdzie do sytuacji, gdzie pracownik będzie wymagał potrzeby, niestety nie uzyska wtedy pomocy absolutnie. I wsparcia związków. Absolutnie nie. A właśnie tutaj mam takie pytanie, które miałam później zadać, ale w toku rozmowy już ono tutaj będzie adekwatne. Czy jeżeli okaże się, że jednak jest jakiś problem, akurat tutaj powiedzmy w tym odcinku płacy, i dana osoba, nie będąc zapisana w związkach zawodowych, zechce, abyście się zajęli jego sprawą, czy wpłacając od ręki, czy powiedzmy w tym okresie, kiedy się do was zwraca, wpłaci kontyngent, czy ta sprawa może zostać rozpatrzona przez 3F, czy tutaj to traktujemy tą sprawę jako przeszło i dopiero od momentu wpłaty kontyngentu możecie zacząć zajmować się daną sprawą? Magdo, takich sytuacji było i jest bardzo dużo. 10-15 lat temu związki wracały do starych spraw. Wracały nawet do spraw sprzed 10 lat, wygrywając potężne kwoty pieniędzy dla pracowników. Przykładem może być sytuacja w Metra w Kopenhadze, gdzie ludzie byli oszukiwani na ciężkie pieniądze przez całe lata. I tam mnóstwo Polaków pracowało. I tam pracowała masa Polaków, 20 z nich było w związkach. Reszta oszczędzała oczywiście, bo to ciężkie pieniądze. Ci, którzy byli w związkach, dostali po milionie koron zwrotu. Na tyle ich oszukała włoska firma.
I tylko oni. I tylko koledzy, oni. Którzy nie byli. Byli również oszukani. Tak. Niestety nie dostali. Nie. Nie, były pretensje przecież na Facebooku. No jak to? Przecież to były i moje pieniądze. Dlaczego ja nic nie dostałem? Bo nie płaciłeś ubezpieczenia. Tak było kiedyś. W tej chwili sytuacja od paru lat zmieniła się bardzo poważnie. O, nie tak sama, nie z powietrza zmiana przyszła. To my nauczyliśmy związki zawodowe, że coś z tym trzeba zrobić. Szło się do związków, związki załatwiały pieniądze, człowiek zgarniał kubkę do kieszeni i wypisywał się ze związków. No tak. I oni mówią, nie, teraz musisz nam pokazać, że jesteś członkiem wiarygodnym. A to oznacza? A to oznacza, że sprawy, które są starsze niż 3 miesiące, nie będą w ogóle podejmowane. Czyli od momentu zapisania się musisz być członkiem 3 miesiące, żeby załatwić sprawę, która miała miejsce w tym okresie, w okresie tych 3 miesięcy. To też nie jest zabezpieczenie, ale też. Powiedz mi, Marku, jak wygląda wasza praca jako organizatorów? Bo ty jesteś organizatorem związków 3F. Jak to wygląda, gdy przychodzi pracownik z danym problemem? Jest to dobrze uargumentowana sytuacja. Jest ta osoba już odpowiednią ilość czasu członkiem w związkach zawodowych. I co dalej się dzieje? Czy ta osoba wystarczy, że zgłosi daną sprawę albo sama, albo jako grupa pracowników? Czy przez jednego z was zostanie zgłoszona dana sprawa? I co dalej? Magdo, zacznijmy ten temat od tego, że rola, o której mówisz, należy do tak zwanego fauli sekretera, czyli sekretarz od spraw zawodowych. On się zajmuje, ma konkretną branżę, w której jest fachowcem i on załatwia takie sprawy. Jako organizator pracuję w bardzo małej grupie. Jest nas 12 osób, jestem jedynym obcokrajowcem i nasza praca polega na czymś zupełnie innym. Może nie aż tak zupełnie innym, ale jednak na trochę innej zasadzie przebiega. To my zbieramy informacje o jakiejś firmie albo o branży całej i na tej podstawie mówimy, okej, w tej branży dzieje się źle. Są zastrzeżenia takie, jedna, druga, trzecia, czwarta sprawa i zaczynamy nawiązywać kontakty z pracownikami największych firm w danej branży. Czyli to wy wychodzicie tak jakby z inicjatywą. Dokładnie tak. A te informacje, które zbieracie, to zbieracie, sami pytacie danych Rozmawiamy pracowników. Z ludźmi, tak. Tak, pytamy. Jest to też bardzo trudne, zwłaszcza jeśli chodzi o naszych rodaków. Ponieważ ludzie boją się rozmawiać. Pracy. Tak. I boją się, że nikt za nimi nie stanie w danej sytuacji. Tak. Bo znowu kolejna osoba boi się również o utratę pracy. Tak jest. I tu jest właśnie gigantyczne nieporozumienie. W Danii sprawa wygląda tak. Jeśli jesteś niezrzeszona nigdzie, szef cię wyrzuca. Stoisz na ulicy, nie wiesz, co ze sobą dalej zrobić. Jeśli jesteś w związkach, pierwsza rzecz, związki patrzą, czy zwolnienie ciebie było uzasadnione. Czy pracodawca jest w stanie udokumentować, nie tylko powiedzieć gdzieś tam z powietrza, czy jest w stanie udokumentować zasadność twojego zwolnienia? Jeśli nie, to są dwie możliwości. Albo przyjmuje cię do pracy natychmiast, czyli wycofuje wypowiedzenie, albo płaci ci duże odszkodowanie za nieuzasadnione zwolnienie. I tutaj ludzie są chronieni, przynajmniej w taki sposób. Kolejna sprawa, w której my Polacy popełniamy potężny błąd. Nam się wydaje, że sama przynależność do związków powoduje, że będziemy zwolnieni. To jest Dania.
wygląda tutaj sprawa zupełnie inaczej. Ja spotkałam się z taką opinią, z taką sytuacją nawet, że pracodawca wprowadzał pracownika w błąd, naszego rodaka, mówiąc mu, że jeżeli zapiszesz się do związków zawodowych, to stracisz pracę. Magdo, sytuacja jest jasna. Z czymś takim trzeba pójść natychmiast do związków. Związki reagują na takie sytuacje bardzo gwałtownie, ponieważ prawo do zrzeszania się zapewnia konstytucja duńska. Nikt nie ma prawa zabronić ci należenia do organizacji jakiejkolwiek, jeśli nie jest to organizacja, wiadomo, przestępcza. I w tej sytuacji była masa takich przypadków, gdzie pracodawcy mieli ogromne problemy ze związkami, nawet trafiały sprawy do sądu pracy, gdzie pracodawcy przegrywali każdą sprawę jedną po drugiej. Dlatego też osoby, które, tak jak mówiłem wcześniej, nie należące do związków, zostają bez żadnej ochrony w miejscu pracy. Nie ma sensu się obawiać. Obawiać się trzeba tego, kiedy jeździ się nieubezpieczonym samochodem. I tak to wygląda w tej sytuacji dokładnie. A powiedz, Marku, tak z twojego doświadczenia zawodowego, jakie nadużycia ze strony pracodawcy wykrywacie najczęściej? Czyli z jakimi sprawami spotykacie się nagminnie i czy można je jakoś pogrupować? Najczęstszym problemem są płace, pieniądze. Ludzie mają bardzo niskie stawki. Dla przykładu powiem, to jest skrajny przykład, gdzie poznałem czworo młodych ludzi parę lat temu, pracujących za 14 koron na godzinę. O nie! A jednak mówię, to był skrajny przypadek. No ludzie dostali sporo pieniędzy, takich wyrównawczych, powiedzmy. Ale byli członkami związków zawodowych? Tak. A jednak płacili. Nie poszli z tym. Bali się mimo, pójść. Że tak. Byli w związkach i zarabiali takie małe pieniądze. Tak. Tylko dlatego, że nie poszli. Ja wziąłem tych ludzi, pojechaliśmy razem do oddziału. Sprawa została załatwiona w ciągu 7 dni, gdzie dostali po 65 tysięcy koron na rękę. I co się z nimi później stało? Stracili pracę? Czy dalej pracowali? Sami zrezygnowali. Oczywiście 3 z tych osób pracują w Danii. W dalszym ciągu jedna osoba zrezygnowała, wyjechała do Polski. Jakie to są jeszcze sprawy oprócz lonów, czyli tych wypłat? Tak. Sprawa nadgodzin. Bardzo częsta sprawa, gdzie pracodawcy zaniżają liczbę godzin, które pracownik pracował ekstra. Tutaj znów uwaga do kolegów wszystkich. Jeśli macie nadgodziny, notujcie wszystko w swoich kalendarzykach, ale notatki muszą być bardzo dokładne i bardzo rzetelne. Jeśli doszłoby, załóżmy, do sprawy w sądzie pracy na ten temat, sąd zawsze bierze pod uwagę wasze notatki, a nie dane pracodawcy. O, to ciekawe. Bardzo ciekawa sprawa. To, co jest istotne, powiedziałem, notatki muszą być rzetelne. Bo jeśli sąd znajdzie jeden mały błąd w waszych notatkach, sprawa jest przegrana. Czyli taka osoba przed sądem będzie niewiarygodna. No, niewiarygodna, nie traktowana poważnie. Dlatego notatki koniecznie, ale rzetelne. Ja proponuję, żebyście notowali każdą przerwę. Żebyście mieli w notatkach czysty czas pracy. I wtedy można porównać, jakie są różnice między waszymi notatkami a danymi pracodawcy. No ale jeżeli będziemy konfrontować notatki nasze i pracodawcy, no to wiadomo, że będą nieścisłości, bo pracodawca będzie miał te notatki na naszą niekorzyść. Tak jest. Więc w jaki sposób możemy porównywać i później
wywalczyć to prawo po naszej stronie. Sprawa jest o tyle prosta, że tak jak sama mówisz, Magdo, pracodawca ma, powiedzmy, 80 nadgodzin na koncie pracownika za miesiąc. Pracownik mówi, ja mam 95 nadgodzin. Jeśli pracownik udokumentuje to wszystko, nawet nie musi dokumentować. Jeśli pracodawca nie potrafi zanegować tych notatek, wygrywa pracownik. Jeszcze wracając do tej wcześniejszej sytuacji odnośnie nadużyć, może warto by powiedzieć, to jest takie pytanie trochę spoza naszego tematu, ale pojawiające się bardzo często wśród naszych rodaków na emigracji, czy w Danii istnieje minimalna kwota zarobków za godzinę, minimalna płaca. Takie pojęcie w Danii nie istnieje. Dlatego płace są negocjowane w trakcie, tak jak mówiłem na początku, tych negocjacji niby trójstronnych. Takie negocjacje odbywają się raz na dwa, może raz na trzy lata. One są uzależnione od branży. Każda branża ustala, umawia się na jakieś tam stawki, prawda? Oprócz tych negocjacji dochodzi jeszcze sprawa negocjacji lokalnych, a więc lokalny oddział związków negocjuje z konkretnym zakładem pracy. Czyli negocjacje, można to tak powiedzieć, są na szczeblu krajowym. Tak. I wtedy dane branże zbierają się razem ze związkami zawodowymi, jeśli dobrze rozumiem, tak. I negocjują stawki, i później jeszcze lokalni przedstawiciele związków zawodowych negocjują jeszcze może wyższe stawki z danymi przedsiębiorstwami w obrębie danej branży. Tylko wyższe stawki, lepsze warunki pracy ogólnie, ponieważ w negocjacjach omawiany jest temat nie tylko zarobków. Tam są wszelkiego rodzaju inne sprawy. To są urlopy, to są wszystkie te korzyści, które mamy w Danii, pracując tutaj na rynku pracy. I nazwa na ten proces to jest OE Inkomst. OE Inkomst to jest ogólny. To dotyczy negocjacji w Kopenhadze na szczeblu centralnym. Natomiast w zakładach pracy to są umowy lokalne. Tak to się nazywa. Chcę dodać jeszcze, że treść każdej z tych umów jest dostępna w każdym oddziale 3F. Można... I na waszych stronach internetowych na pewno też. Są też. Też może nie... Trudniej trochę dostać się do lokalnych umów. Mhm. Są te główne, te ONSKONSTA. Tam można to przeczytać. Natomiast jeśli chodzi o umowy lokalne, osobiście polecam kontakt osobisty z pracownikiem związków. Marku, następne pytanie. Czy macie dużo spraw przeciwko duńskim pracodawcom, gdzie możemy powiedzieć o dyskryminacji ze względu na narodowość? To jest, że w takim sporze bierze udział osoba spoza Danii, nieznająca przepisów prawa duńskiego, bez znajomości języka duńskiego. Czy nie możemy tego tak wartościować, czy tak dzielić, bo jest to niezależne i równie często takim nieprawidłowościom padają obywatele Danii, jak i obywatele innych narodowości? Oczywiście jest to problem występujący bardzo często w przedsiębiorstwach duńskich. Problem jest trudny, przepraszam za wyrażenie, do ugryzienia, dlatego że nie sposób jest udowodnić coś takiego. Polecam, jeżeli ktoś z was spotyka się z tym problemem, włączcie po cichutku gdzieś telefon. Można to zrobić? Można to zrobić i to jest legalne i to jest wykorzystywane w wielu sytuacjach. Dlatego warto jest, mówię, no nie ze wszystkim, nie ma sensu nagrywać wszystkiego, ale jeśli dochodzi do takich no, naprawdę drastycznych przypadków, dobrze jest mieć takie nagranie.
Bardzo często w zakładach pracy, najczęściej tych produkcyjnych, zakaz jest posiadania telefonu komórkowego na terenie produkcji. Czy w tym przypadku, jeżeli taka sytuacja na linii pracownik-pracodawca zostanie nagrana, czy ta sytuacja nie obróci się przeciwko temu pracownikowi? Pracodawca nie może zabronić posiadania telefonu komórkowego przy sobie. Bardzo często używają ludzie argumentu, pracownicy używają argumentu, że na przykład ma małe dziecko, które jest w przedszkolu. W każdej chwili mogą zadzwonić z przedszkola, ze szkoły, że coś tam się stało, dlatego telefon trzeba mieć. Jasne, trzeba pracodawca nie może zabronić posiadania telefonu, ale może zabronić jego użycia. I tak z reguły robią i to jest zgodne z przepisami czy z porozumieniami. Oczywista sprawa, nie powinno się używać telefonu w pracy. I tutaj się dopuszczamy oszustwa. My się dopuszczamy wręcz, powiedzmy, przestępstwa jakiegoś, ale to jest nic w porównaniu z przestępstwem pracodawcy. Dlatego znów my jesteśmy górą. Czyli wyższy cel w tym momencie to jest ochrona naszego prawa pracy i w tej sytuacji, w tym przypadku nie zostanie to wykorzystane przeciwko pracownikowi. Nie. Super. To właśnie chciałam ustalić. Jeszcze dodam. Niektórzy pracodawcy wykorzystują w takich sytuacjach klauzulę z kontraktu odnośnie dyskrecji. Obowiązku dochowania dyskrecji. Tak. Związki mówią, jeśli to ma prowadzić do wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości, ten paragraf opada. Okej, to jest bardzo cenna wiadomość dla właśnie osób, które są w takich sytuacjach. Tak. Powiedz, Marku, czy wszystkie związki zawodowe działają tak samo? Bo z tego, co ja się orientuję, to związki są pogrupowane pod względem branżowym. I czy ich sposób działania jest taki sam, czy jest uwarunkowany daną branżą, czy to po prostu są stałe przepisy, a branża to po prostu, powiedzmy, dodatek taki. Zacznijmy od tego, bo temat jest może nie drażliwy, ale z dość, istotny dla Polaków. Bierze się to stąd, że my uwielbiamy patrzeć na pieniądze. My kochamy pieniądze. Kto tego nie kocha? Widzisz? I teraz popełniamy, myśląc w ten sposób, popełniamy ogromny błąd. Ogromna liczba Polaków, nie tylko, ale głównie Polaków, kolegów z Rumunii, z Ukrainy, wybiera tańsze wyjście. Wybierają organizacje takie jak CRIFA, czyli Krysli V-Fobud, czy De Faulie Hus. To nie jest chyba najtańszy z tego, co słyszałam. Mniej więcej z CRIFA tak samo leżą. Przy czym różnica jest kolosalna. Ja dziwię się ludziom, którzy w ogóle płacą na te związki. Związki. Na te firmy. Ponieważ to nie są związki. Realnie. To są firmy. Okay. Po pierwsze, ani CRIFA, ani De Faulie Hus nie biorą udziału w żadnych negocjacjach. Te dwie organizacje, powiedzmy w miarę obiektywnie, nie mają dostępu do stołu, przy którym się negocjuje. Druga rzecz, jeśli dochodzi do konfliktu pracodawca, pracownik, te organizacje nie mają prawa reprezentować żadnej ze stron przed sądem pracy. Czyli te dwa argumenty przewracają te organizacje zupełnie na bok. No ale one występują jako związki zawodowe. No tak się nazywają. To w ich języku to są V-Foreining, nie? Tak. W naszym języku mówi się V-Foratning, czyli firma zawodowa. Zobacz, oni mają bardzo niskie kontyngenty.
przez to nie zatrudniają na przykład żadnych prawników. Nie mają swoich prawników, owszem, dla siebie, dla ochrony własnych interesów. Druga bardzo istotna rzecz, te organizacje nie podpisują umów lokalnych z zakładami. Gdyby zdarzyła się sytuacja taka, że pracownik organizacji Krifa przychodzi do twojego pracodawcy, mówi: skrzywdziłeś naszego też nie członka, a klienta, bo tak się u nich nazywają ludzie, którzy tam płacą składki. Szef mówi: ja nie mam o czym z wami rozmawiać. Myśmy nic nie podpisywali. My nie mamy żadnej umowy, więc żegnamy się. I sprawa jest zakończona. Tutaj bardzo często na Facebooku czyta się, zwłaszcza na Facebooku, czyta się wypowiedzi: och, Krifa mi tyle pomogła, oni są tacy dobrzy. Kiedy pytam prywatnie, w jakiej sprawie? No, bo byłam na dałpęgę i wypłacili mi trochę więcej niż myślałam. Dałpęgę, czyli na bezrobociu. Tak jest. Widzisz, no ja mówię, to albo o Akasie rozmawiamy, która w całej Danii jest identyczna, bo jest to instytucja państwowa. Jest tylko podpięta pod związki. Natomiast, a tu mówię, czysto administracyjnie. Natomiast mówię, twoja sprawa ze związkami jako taką nie ma nic wspólnego. Czyli generalnie należy, może nie należy, ale warto wybierać te związki, które są dominujące w danej firmie. Związki, które mają, które są członkami Ogólnokrajowej Rady Związków Zawodowych. Gdzie można znaleźć takie informacje? Na stronie każdego ze związków. Aha, i tam będzie. Czy są członkiem FH? FH, tak. To się nazywa. Tak. Czyli pamiętajcie, warto sprawdzać takie informacje. Tak. Poza tym warto też zobaczyć na kontrakcie, z jakimi związkami pracodawca ma podpisaną umowę lokalną. To jest bardzo istotne, bo jeśli słucha nas w tej chwili rzeźnik, nie ma co liczyć na 3. Jego związki to NNF. Tak. Jeśli słucha nas pani, która pracuje jako opiekunka w domu starców, będzie należała do związków FOA. To jest jej związek branżowy. A zdecydowana większość rodaków podlega pod 3F. Tak, to z tym ja się też spotkałam, bo chciałam należeć do waszego związku, ale mnie odrzuciliście. Tak jest, tacy jesteśmy. Moja branża niestety nie podlega pod waszą. Jasne, jasne. Ale to jest też warte uwagi, także dobrze, że o tym wspominasz. I na tym zakończymy pierwszą część wywiadu z Markiem Rębaczem. Zapraszam Was do drugiej części, która ukaże się w przyszłym tygodniu, oczywiście w niedzielę rano. Będzie to kontynuacja tematu o związkach zawodowych. Standardowo zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału Jak ugryźć Danię. Możecie mnie posłuchać na wszystkich platformach podcastowych, jak chociażby na YouTube, Spotify, iTunes, Google Podcasts. Możecie też ze mną kontaktować się na adres mailowy jakugryźćdanie@gmail.com bez polskich znaków. Ja nazywam się Magda Zup. A to był mój 8. odcinek podcastu Jak ugryźć Danię. Trzymajcie się, cześć!